Kurczę, tu widzowie się od razu nauczą, jak się łóżko ścieli. Mamusia już za was nie będzie musiała tego robić. Nie, nie, ten, nie żaden kolor. Jestem czyścicielem hoteli. Staram się jak mogę. Dajcie spokój, ale w koło jest wesoło. Jest ze mną Kamil. Cześć Kamil. Cześć. Dzisiejszą pracę w hotelu zaczniemy od sprzątania po śniadaniu, tak? Tak. Dostałem już tacę i po prostu musimy pozbierać te naczynia? Tak, zaczynamy od sali, sprzątamy sztućce, wszystko co jest brudne, dokrywamy na nowo, żeby restauracja była gotowa na otwarcie. To idziemy zbierać. Wszystko jak przy stoliku ktoś siedział, to zwijamy. Dokładnie. Odkładasz sobie tutaj, przekładasz wszystko na jedną tacę, żeby ci wygodnie było to wszystko przenieść z powrotem na zmywak. Nie kładziemy tacy na stole, tylko cały czas w rękach. Ojej. Tacę trzymasz tak, że podtrzymujesz sobie tu ręką i opierasz ją przed ramieniem. Zadałeś mi cięższe zadanie. Układasz sobie tak na tacy, żeby ona była stabilna, bo coś z tej tacy może zlecieć. Kurczę, tak. Teraz to już nie jest wszystko tak. Przy okazji podsuwasz sobie krzesło, żeby nie robić tego później. Przecieramy wszystko. I w międzyczasie, tak jak widzisz, jak jest krzesło odsunięte, jeżeli wykupujesz sobie pakiecik w hotelu, masz basen solankowy, tutaj masz bufetowe śniadania i przychodzisz do restauracji i siadasz przy stoliku i patrzysz, że krzesło jest tak dosunięte, to znaczy, że ktoś się nie postarał dla ciebie. Aha. Jest ci źle. I tak codziennie? Tak. 7 dni w tygodniu? Tak. Hotel to taki organizm, że tak powiem, który cały czas tętni życiem i trzeba nad tym panować. A co jak nie ma gości, na przykład jak jest okres, że nikt nie przyjedzie do hotelu i nikt nie przyjdzie na to śniadanie? Zdarza się w ogóle takie coś? Zawsze jest coś do roboty, bo są te konferencyjne sale, aha, które trzeba obsługiwać i tam też są przerwy kawowe. Zapomnieliśmy o jednym stoliku. O. Widzisz, i to są takie rzeczy. No tak, że musimy się wracać, bez sensu, no. Nie, nałazić to się można. Na kelnera na sali to, nie wiem, można przyjść po prostu pracować z ulicy, czy trzeba mieć doświadczenie, szkołę skończoną, czy takiego hotelowego kelnera? Ja byłem kurierem. Najgorzej tak pracować i patrzeć, jak ludzie się tam wypoczywają, pływają w basenie, nie? Zaczynamy od tego, co jest najwyżej. Schemat działania obmyślony. A ktoś to ustalał, czy pan to ustalał, czy, co? Czy z góry? Metoda, na... Nie wiem, to jest metoda prób i błędów. Bo im szybciej sprzątniesz po śniadania, tym masz więcej czasu na przygotowania. Tak. Tutaj się nie cackamy z tym, bo to wszystko idzie w śmietnik. Ale to najgorzej, nie? Tyle jedynie, ale to jest tak, nie wiem, powiedzmy wyliczone pod gości, że wiecie, to jest wyliczone, ale czasami gdzieś jakiś błąd systemowy wejdzie i... A musisz mieć przygotowane, nie możesz mieć za mało. Aha. Czyli jak masz śniadania od 7 do 10, to do godziny 10... Musi być wszystko. Ma być na bufecie. I wyciągasz jedno w drugie. Kurde, serce boli, jak się widzi, ile tego jedzenia idzie. No niestety. Nie wyliczysz. Czasami para ci zje jak za 10 osób. No tak, czasami tak, ci tak. Nie zjedzą nic. I jeszcze teraz pieczywko jedziemy. To się mieści wszystko. Przełóż sobie koszyk w koszyk. W hotelu się pracuje nogami. No my tak. Musimy dbać o swoje nogi. Jak nie będziesz o to dbał, to nikt o to nie zadba. Po pierwsze, nie można biegać. Bo goście, jak widzą cię biegającego, to mówią, że kelner jest nieogarnięty. Okay. Ty musisz zawsze chodzić, ty musisz mieć czas na wszystko. Okay, żeby i obsłużyć, i pogadać, i pośmiać się, i jeszcze pomóc kolegom. I lecimy na zmywak. To zostawiasz panią z kuchni, więc to zabierasz. Proszę. A, nie, uwaga, idę. Niech to sobie wyschnie i teraz tak. Bierzesz szmatka. Szmatka. Zaczynasz wycieranie blatu, więc, ale zacznij sobie najpierw od góry. Aha, to wszystkie. W sensie tu. Tu wszystko ma być, tu nie może być palcy znać, nic. Ale trochę niedokładnie, patrz, tutaj musisz jeszcze przetrzeć od góry. Dobra. Czyli hotel, tak jak mówiłem, to jest taki żywy organizm, nie? Gdzie tak. Wszędzie coś ma swoich tak. Ludzi, którzy i odpowiadają. Wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą. Jak gdzieś coś się rąbnie, to za chwilę dotyka to każdego. Musimy współpracować i... Mimo, że na każdym stanowisku są inni dostosowani do tego tak. Ludzi, to tak. Wszystko idzie czyli na jedną... Czyli na przykład, jak ktoś nie zamówi pomarańczy, to ja nie mam... Żeby dać owoce filetowane na przykład na śniadanie, a kolega na lobby nie ma owoców, żeby sok wycisnąć. Raz. Ale tak troszeczkę głośniej. No i jeszcze raz. Tak, żeby ktoś w pokoju obok otworzył. Wychodzą ludzie jak ja pukam. O i jest bałagan. Butelki, piłeczki do ping-ponga. Zaczynamy pracę wszystko, od... Wszystko ten. Od czego? Od okna, otwieram okno. I robimy łóżeczka. Od czego to zacząć? Bo to jest taki ten rozgardiasz. Różne są ciekawostki tutaj znajdowane, że tak powiem w takich... Nie no szczerze. Różnie. Różnie, ale tak różnie naprawdę, że... Ale naprawdę są jakieś takie, że się ktoś na przykład, nie wiem, ze sika do łóżka albo coś i...
Są. Ale macie, nie wiem, że tak powiem, później patrzycie, co to za gość był albo coś, czy po prostu macie to sprzątacie? Zależy, co jest zrobione. Aha. No, jak jest taka bardzo wielka szkoda, to sprawdzają. I to wrzucam? I wrzucasz do worka. Obojętnie do którego. To mi nie w jednym jest pościel, w drugim będą śmieci. A to zaczynamy od prześcieradła. Tak, ale proszę się teraz patrzeć. A, to teraz się patrzę. No. O, to nie to. Bo już drugie łóżko? Sam. A, dobra, to ja najpierw instrukcję obsługi. Jak to jest zrobione? Podkładamy i tak codziennie, sobie. Tak pan jest, tak. Tylko stricte od sprzątania takich pokoi, czy też innych pomieszczeń w hotelu? Wszystko. Jejku, to jest taka technika, tak. Składania prześcieradeł. Zrobimy całe łóżko. Nie, bo ja zapomnę, jak wszystko przelecimy od początku do końca, to ja zapomnę tego pierwszego. Nie, na pewno nie. Coś krzywo. Zaraz, bo krzywo ma łóżko, musiałbym je... O, kładam. Najpierw tu, robię taki... No, tak, tak. Zamykadełko. Tak, bardzo dobrze. No i czego i chcieć więcej? Inna sprawa. O. Kurczę, tu widzowie się od razu nauczą, jak się łóżko ścieli. Mamusia już za was nie będzie musiała tego robić. Taka praca w hotelu to nie jest, kurczę. Do łatwych nie należy. Trzeba się troszkę naskakać, narobić. Pani ma, powiedzmy, rano przychodzi na którą do roboty? Na siódmą. Na siódmą i ma jakąś tam rozpiskę, co dziś się będzie robiło, czy tak, samemu tak, ktoś? Tak. Nie, ktoś to reguluje. Tak, recepcja. Kurde, wody, Jezu, to gruba impreza chyba była. No dobrze, to bierzemy teraz ściereczki, podnosimy telefon. Nie. To nie ta ścierka? Nie ta ścierka. A. Ta ściereczka jest do kurzu, ta zielona, a ta jest do... telewizora. Mhm. Czyli to? Tak samo psikamy? Nie, nie psikamy tym. A. Pod spodem też. Na kolankach, tak. I została nam łazienka. A bo tu jest gorący grzejnik. I on to o fuj. Proszę bardzo. Tutaj masz woreczek. Posrane. Idzie? Co? To? Tutaj, jak pościel jest obok, jest na śmieci worek. Daj to. Co? Cały śmietnik? Tak. O. Ja mówię, co tak śmierdzi, a tutaj... Pampers. O, srane pieluchy. Bo to leżało tam... Mhm. Woreczek wkładamy. To ma jakiś sposób na wkładanie, czy raczej... Tak, i niech sobie ktoś trafi do tego. Co ja? To ja może już też coś zacznę. Kibelek masz. Kibel, to mogę nie mówić, że coś zacznę. Ja to tak rozprowadzam jakoś, czy...? Mhm, tak. Takiego? Tak. Wygląda na czysty, nie? Czy? Tak. Dlaczego ludzie czyście po sobie? Że jesteście w hotelu, to znaczy, że macie to narobić, w domu też byście narobili? Nie, o kiblach to ja nie. Ile czasu mniej więcej na taki jeden pokój się zużywa? To jest różnie, zależy jak jest pokój zabrudzony. Pół godziny. Pół godziny. Kurczę, niby taki jeden pokój, a naprawdę dużo pracy. Moi drodzy widzowie, szanujmy to wszystko. O kurde, mniejszy luster nie można było zrobić. To jest fajne, projektant przyjdzie, zrobi lustro na pół pokoju, ale kurde, nie myśli o tym, że ktoś to później... Taka musi... pani mała, jak ja nie dostanie. Ktoś zgubił chyba jakieś jedzenie tutaj. Ciam, ciaram, ciam, 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 ciam. I pięknie, mamy to jeszcze tutaj, przyczyszczę troszkę. I przynosimy ręczniki. Jak je rozkładamy? Stópki. A, to jeszcze trzeba poskładać. Kurczę, to trzeba mieć nawet specjalną technikę do rozkładania. Jak to pani zrobiła? Poprawimy. Dobra, czyli mocne 30% jednak. A papier którą? Bo to jest odwieczna walka. Czy papier dajemy tak do gościa, czy papier dajemy tak? Nie, odwrotnie do gościa. Tak. Tak. A to jest tak narzucone, bo... Tak. Ja zawsze wolę tak. Tak? Kurczę, to jest chyba zbyt skomplikowane urządzenie ten mop. Jak baranek wygląda, ale nie wiem, co. Aaaa, szybka sprawa. Zaczynamy od prysznica? Tak. Się tak domyślam, że pani w tym czasie by sprzątała pewnie z 7 pokoi. 7 to może nie, ale ze 3. Nie chce mi się. To kiedy jest przerwa obiadowa? I no i fajnie. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Zbieramy worek z praniem i jedziemy do pralni na dół. Właśnie koleżanki dołożyły pranie. Aha, i to jest już przez firmę zewnętrzną, że tak powiem, zabierane. Tak, do pralni. Czyli ten worek zostawiamy tu, tak. I tutaj lądują wszystkie rzeczy z hotelu, tak? Tak, tak.
wielu hotelach jest również strefa spa, strefa masaży i strefa basenów i w każdym z takich gabinetów są wykonywane różne zabiegi. Jest ze mną Natalia, która już za chwilkę pokaże nam, jak taki zabieg się wykonuje i co będziemy robić. Cześć, pokażę Ci dzisiaj zabieg, który nazywa się Icon. Zapraszam. Nie wiem, co to znaczy, ale chodźcie z nami. I co tu się będzie działo? Na początek obsługa, szybka. Tak się wykonujesz na co dzień, tak? Czy masz różne stanowiska pracy? Różne stanowiska pracy, to jest jeden z zabiegów tylko, który wykonuję tutaj. Aha, i to tak sobie jeździsz. Wydaje się proste. Czyli jesteś wykwalifikowanym pracownikiem, jeśli o to chodzi? Dokładnie. Kosmetologiem czy? Kosmetologiem. Kosmetologiem, czyli nawet kosmetolodzy, masażyści i tym podobne pracują w hotelu. Tak. I tak sobie jeździsz tym. Mogę tak, tutaj zmieniasz kierunek. Teraz kierunek? Mhm. To samo jedzie. No. I jak odczucia, w porządku? Nie za mocno. I codziennie pracujesz? Prawie codziennie. Prawie codziennie. Po ile godzin? 10-11. Dobra. I w recepcji hotelu na przykład ktoś się zapisuje, czy macie tutaj specjalną... Jest recepcjonistka, która zapisuje na zabiegi. Mogą być to goście hotelowi albo z zewnątrz ci, którzy przychodzą. Okej, okay, czyli ktoś przychodzi po prostu na jakiś cennik, chce to. Pierwszy raz widzę taką maszynę. Jak widzicie, ilość pracy w takim miejscu, jakim jest hotel, jest naprawdę ogromna. Począwszy od recepcjonistek, kelnerów, kucharzy, masażystek czy pracowników na basenie, również trzeba zadbać o cały teren naokoło hotelu. Plusy, jakie zauważyłem po dzisiejszym dniu pracy, to na pewno to, że wiele różnych kategorii zawodowych może znaleźć pracę w hotelu. A minusy to ta presja czasowa, bo jedni goście wyjeżdżają, zostawiają nieporządek, musimy po nich posprzątać, a następnie już czekają z walizkami, żeby wejść do pokoju. W dzisiejszym odcinku wykonywałem różne funkcje pracy w hotelu, więc ciężko oszacować zarobki, ale w puszce ląduje 150 zł za tą pracę. Wydajcie znać, czy chcecie zobaczyć jakieś inne funkcje pracy w hotelu, na przykład kucharza albo ratownika na basenie. Dajcie znać w komentarzu i oczywiście subskrybujcie ten kanał.